Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Lies of P. Niesamowicie cieszy mnie tak pozytywny odbiór tych odcinków na kanale. Bardzo dziękuję za wasze ogromne zaangażowanie, za dużo kciuków w górę, za mnóstwo komentarzy i cieszę się przede wszystkim, że gra wam się po prostu bardzo podoba, ponieważ ja jestem zachwycony tym tytułem jak na razie. Jest on bardzo grywalny i no, jestem po prostu podekscytowany tym, że tak wiele osób chce śledzić dalsze moje poczynania i odkrywać tę grę. Zobaczmy, jak to tutaj oczywiście rozwiążemy dalej, bo muszę pokonać tego policjanta, marionetkę, która ostatnio mnie niestety zgładziła, no i ryzykuje dość dużo ergo, bo 1200 ponad, no to już nie jest byle co, tak naprawdę. Staram się korzystać faktycznie już z tych mechanik, które no mamy w grze. Aha, szkoda, że to do góry nie pójdzie, no ale dobra. Chodźmy tak. Jest tu jeszcze kilka innych znajdziek. W ogóle, czy on zapomniał, że tu ja byłem? Nie bardzo rozumiem, szczerze mówiąc, co tu się wydarzyło. Mamy okruch gwiazdy. Mamy fragment słabego ergo. I nie chciałbym jeszcze schodzić tutaj tak, wiecie, hardkorowo na sam dół, bo to byłoby trochę problematyczne, bo można by dużo rzeczy przeoczyć. Jeszcze tylko chciałbym zerknąć na moment. Właśnie, coś mi się wydawało, że zapomniałbym o czymś. Przewodnik Węgrzego, atrakcja miesiąca, most alchemików. Most alchemików jest częścią bulwaru Elysium oraz głównej drogi do krackiego ratusza. Święty Uroboros, znak alchemików, jest umieszczony na konstrukcji tego mostu, aby pokazać, że alchemicy są potężną, uprzywilejowaną klasą, która przeznaczyła na rozwój miasta ogromne kwoty. Dzięki rozwiniętej w kracie kulturze filantropii można znaleźć tu wiele miejsc z nazwiskami sławnych osób. Jak zresztą głosi jego motto, właścicielami miasta są jego obywatele. Najsłynniejszą atrakcją jego jest ulica Rosy Isabel. O, do niej się na razie dostać nie możemy, bo potrzebujemy klucza. Nazwano ją na część słynnej mecenaski sztuki, Lady Isabel Monat. Warto pamiętać, że była ona żoną Valentinusa, przywódcy alchemików, bowiem rzuca to nowe światło na kwestię faktycznego przywództwa nad kratem. Unia pomiędzy starymi krackimi rodami a organizacją alchemików została odzwierciedlona w tej symbolicznej formie. Fakt, że święty symbol Uroborosa został umieszczony również na ratuszu, rozwiewa wszelkie złudzenia odnośnie do prawdziwych władców miasta Krat. Krat czy Kratu? Za 3,5. Dobre miejsce, aby zapoznać się z początkami Kratu, jego końcem i jego esencją. Reporter Medoro. Przewodnik powstał przy wsparciu kompanii Veniniego, czy Veniniego, jak powinienem w zasadzie mówić. Dziękuję za sprostowanie. Może jednak nie odzwierciedlać poglądów spółki. Tutaj prawie spadłem, ale się wycofamy. No nie będziemy tam się na razie tak wbijać. Myślę, że to nie ma trochę sensu. Także tę drabinkę, podobnie jak tę poprzednią, nadgonimy. I nagrywam to już kolejnego dnia, też właśnie po zapoznaniu się z waszymi komentarzami. Wydaje mi się, że najsensowniej byłoby po prostu przejść teraz tędy. W kierunku właśnie tej strefy kwarantanny. I marionetka, która mnie ostatnio zgładziła, wychodzi stamtąd. I niestety nie ma opcji na to, żeby on się objawił później, no właśnie. Chociaż co prawda, można by to zrobić też sposobem. Na przykład takim. Serio, czuję się jak teraz w rewirze katedralnym w Bloodborne. Kurde. Chciałem dobrze? Wyszło jak zwykle. Czasami są takie lekkie ściny. Nie wiem, czy to kwestia gry, czy tego, że nagrywam grając i może powinienem trochę zredukować ustawienia. Ale zależy mi, żeby ten film po prostu ładnie wyglądał w 4K. Aha! Drugi poszedł już na blok, ale nie było aż tak źle. O! Jest nadzieja! Nie! Nie ma nadziei!
Kurde, i znowu przerwany atak baśniowy. Mega mocny jest ten koleś. Ej no, w ten sam sposób jak ostatnio mnie rozwalił. Czyli on w zasadzie będzie szarżował aż do samego końca. Aż do nas dobiegnie. Albo no musiałbym na sprincie totalnie uciekać, nie? Czyli chyba lepiej się serio blisko trzymać, bo wtedy tej szarży nie odpali. No dobra, widzimy się bliżej tego miejsca spotkania z tą marionetką. I muszę przyznać, że to jest ciekawe, ponieważ no zginąłem na nim prawie tyle samo już razy, co na bossie. To jest naprawdę niebywałe. Ale spokojnie, bo widzę po komentarzach, że faktycznie poziom trudności jest dość wyśrubowany i wiele osób, które nawet wspominały, że są też weteranami Soulsów, mają problemy z bossami, zwłaszcza na dalszym etapie gry, także jestem mega ciekaw tego, jak to będzie wyglądało. Patrzcie, warto też szarżować, bo to nie wychodzi wcale tak źle. No to był ten motylek, nie? Ostatnio. Mówiłem, że się zobaczymy na policjancie, tu już pokazywałem, jak przebiegam, ale dobra. Niech będzie. No miałem taki plan, na papierze przynajmniej, żeby podbiec po prostu do drabiny i zeskoczyć na niego, przeprowadzając atak z powietrza, co musiałoby być dość mocnym ciosem. No zawsze jakieś obrażenia, nie? A Jezu, oja! Jeszcze większą serię poproszę. Z barka, tak? No, nieblokowalne. O Jezu, zachciało mi się riposty, nie? Niech będzie ten baśniowy katalizator. No nie wierzę, ale dobra. Mimo, że nie wyszło, to chociaż nie zeżarło mi baśni. O nie. Nie wierzę. Kurde, myślałem, że nie spalisz tego ataku zaraz po tym. Dobra, teraz się naprawdę widzimy na nim. No nie wierzę, no kurde. Naprawdę, podczas wersji demonstracyjnej w ogóle jakoś tak nie zapamiętałem tego, żeby on mi jakieś problemy sprawił. Się okazuje, że on jest na równi z bossem jak na razie pod kątem ilości śmierci w tej chwili. To jest bardzo, bardzo podejrzane. Okej, okay, kolejna runda. No by tym razem udana. W końcu może się uda, co? No nie przyjął całej serii. Kurde. Mały jest ten dystans, na który jestem w stanie uskoczyć. To jest swoją najgorszą, dla mnie przynajmniej, szarżę. Sygnalizuje gwizdkiem. Jezu, ile ma życia w ogóle? Totalny obłęd. Jeszcze żyjesz. Co za gość, nie? Ja wiem, co on zaraz zrobi, bo jestem za daleko. Zakończę moje nędzne próby. Ale może ja zakończę jego, słuchajcie. Bo mamy cios krytyczny. Wreszcie. Głowniak krackiej pałki policyjnej i rękojeść krackiej pałki policyjnej. Dodatkową broń można wyposażyć w miejscach broni na broń w menu sprzętu. Czyli w zasadzie nie muszę tego tworzyć, tylko po prostu możemy sobie to od razu władować. No jest to broń, która skaluje się bardziej z motoryką, a nie z techniką, więc raczej to nie jest dla mnie. Można by zobaczyć... to są informacje postaci. Jakby przełączyć teraz tę zakładkę tylko. Przełącz widok, okej.
Pojedyncze cięcie na baśniowym kunszcie gromadzi siły, by ruszyć do przodu z mocnym cięciem. Tymczasowo zwiększy twój atak. Głównia spałki używanej do samoobrony przez kracką policję. Tą twardą bronią można skutecznie razić najróżniejsze rodzaje marionetek. Po brutalnych protestach Związku Zawodowego Fabryki pałki klaskiej policji zaczęto malować na czarno. Powodów nie trzeba wyjaśniać. Rękojeść ze służących do samoobrony pałek używanych przez kracką policję z żłobienia zapewniają pewny chwyt. Można połączyć ją z dowolną głownią. Nie okradaj domu policjanta, nie trafisz do paki. To bilet w jedną stronę do kanałów, do których wbijecie pałkę policyjna. Porada emerytowanego drobnego złodziejaszka. Okej. Okay. Udało się wyczyścić, oczywiście kosztem tego, że cała ampułka mi zeszła z leczeniem, że no, trzeba będzie zaraz sobie ją wywalczyć. Patrzmy, co mamy tutaj. Podarty rysunek, swędzi, zezrzeć skórę, a popłynie niebieska krew. Krew, śliczny kokon, niebieski anioł, radosny apetyt, niebieska śmierć. Co za uczta? Śmierć, ja żyję, swędzi. No, ewidentne znaki choroby, w końcu jesteśmy w strefie kwarantanny, przypominam, więc jest tak najbardziej sensowne, że takie dziwactwa czytamy w formie zapisków. Oj, ci są mocni. Wygląda jakby z sekiro uciekli, naprawdę. I w sumie, ja tutaj mam skrót do otwarcia. Zróbmy to od razu. Koło zębatej. Też kolejna część, którą oczywiście, no, widzieliśmy już. Idealnie. Wiecie dlaczego? Bo pamięć mięśniowa z Sekiro działa. W tym wypadku. Ampułka oczyszczenia atrybutów, dobra. No i tutaj... Mówię, teoretycznie skrót, ale to jest miejsce, którego musielibyśmy zeskakiwać tak naprawdę, żeby tu się dostać chyba i tak na razie, bo tam... Księżycowy kamień nowiu. Można by w końcu znowu jeszcze ulepszyć broń. Fajnie byłoby do Stargazera dostać się zaraz. Wstawimy sobie tylko... koło zębaty do rzucania. Ostrzymy broń. I teraz tak, podprowadzimy psiaka i aktywujemy pułapkę elektryczną. O właśnie. O to mi chodziło. No jeszcze wskocz w te błyskawice. Super. No to jest niebezpieczne, bo samemu można się na to nadziać. Dlatego... no, trzeba się wystrzegać tego. Awaryjna ochrona Jiminiego. Ej, tutaj była drabina. A tu jest chyba kolejne przejście, nie? No pewnie, że tak. O Jezu, znowu jakieś bydle. Jak ten policjant. No. Psychodeliczne. Ale łatwiejszy będzie na pewno niż tamten policjant. Już to widać. Bez urazy. No, tak jak mówiłem. Dużo zdrowia, ale za dużo z tego też nie wynikało. Ampułka oczyszczenia atrybutów i okruch gwiazdy. O właśnie. Ampułka oczyszczenia atrybutów, czyli reset statystyk, tak? Po prostu innymi słowy. Gdzie ona jest? Usuwa związane z atrybutami zmiany stanu. Specjalna ampułka niwelująca zmiany stanu marionetki i zastosowanie usuwa przegrzanie, porażenie elektryczne, rozkład oraz skażenie. Aha, dobra, czyli usuwa stan z naszej postaci. To nie jest takie fajne, jakby się wydawało. To nie jest przedmiot aż takiej ogromnej wadze. Kaszel? Toma. Niestety nie. Myślę, że będziemy mogli skłamać. Tam ktoś leży jeszcze w tle. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. I wish I was like him. You should leave so you don't catch the disease from me. If only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. If only we could play together. No, raczej niestety to się nie wydarzy.
To jest bardzo podobne okno, także to nie jest tak, jak na przykład, nie wiem, w Bloodborne były te takie lampki na czerwono zabarwione z takim światłem charakterystycznym i sugerowały, że gdzieś jest NPC. O kurde, tak tutaj tego nie ma. Mam na plecach jeszcze jednego. Wow. Aha, wredne. Czekajmy chwilę. Jak w Lies of P, no, trzeba faktycznie do tych okien podchodzić, ale jak widać, przynajmniej do tej pory, to NPC raczej nam starają się zasugerować swoją obecność jakimkolwiek dźwiękiem, nie? Co my tu mamy? Zobaczmy. Standardowy przetwornik izolujący związku pracowni. Co jest częścią obronną? Tutaj, taką. Okej, cięższe, ale wszystko inne jest lepsze. Stopień redukcji obrażeń fizycznych, redukcji obrażeń od ognia, od elektryczności, od kwasu, odporności na ogień, na elektryczność, na kwas też rośnie, więc jak najbardziej ustawiamy sobie ten nowy przetwornik. Nie ma totalnie sensu, żebym chodził w innym, szczególnie, że to też nie zmienia mobilności mojej postaci. Przynajmniej mam taką nadzieję. Amuletu nowego nie ma, niestety, więc dobra. A to niczym w starym Jarnam, nie? Wskakujący przez okno wilkołak. No i dobra, są dwie drabiny, dwa przejścia do sprawdzenia, także chodźmy może najpierw tędy. No tak jak mówiłem, to są te dolne dzielnice, gdzie moglibyśmy tak naprawdę dostać się zeskakując. O, i jesteśmy na, no w zasadzie samym początku. Także ładnie się to łączy, zejdziemy sobie na dół. Rising też podobnie się korzystało z wind, tam takie wyciągniki były bardziej. Stąd wyszedłem. O. I tu była jeszcze jedna drabinka gdzieś, tylko gdzie, cholera? Musiała być tam chyba. No, możemy jeszcze to sobie sprawdzić na spokojnie. To jest w ogóle... Człowiek nabity? Nie, marionetka raczej, nie? Dobra. Jesteśmy na moście alchemików. Pochmurny poranek. Na razie z tego mostu nie będziemy korzystać. Pamiętam, że to jest miejsce, słuchajcie, starcia z kolejnym bossem. Więc na razie się wstrzymamy, ponieważ tutaj mamy do odblokowania znaczący skrót. Jakim jest winda, tak naprawdę? I już łatwo połączyć oczywiście elementy. Winda była na samym początku tego odcinka, pod koniec poprzedniego, przy wędrownym kupcu, przy którym no właśnie zaczynaliśmy ten film, więc... Dzień dobry. Odpocznijmy i przeniesiemy się, myślę, na spokojnie do hotelu Krat. Możemy też ten sznurek zmienić sobie na stalową lewą rękę, żeby po prostu bić ewentualnie. I faktycznie chodźmy do hotelu. No ponad 3600 uzbieranego ergo to jest całkiem niezły wynik, więc warto byłoby to jakoś przekuć na siłę postaci. Przy okazji oczywiście ulepszymy jeszcze broń. To też jest podstawa tak naprawdę na tym etapie gry. Muszę przyznać, że całkiem niezłe tempo mam jak na razie tutaj. Trochę swobodniej się już człowiek czuje, trochę pogra. I bardzo proszę o ulepszenie, no bo przeróbka nie wchodzi w grę niestety. Przerób rękojeść, możesz przenosić Jużini korby do przeróbek rękojeści broni. Właściwości danej rękojeści podnoszą się w oparciu o domyślne zdolności bohatera miałbyś. Nie wiem, czy ten sam błąd nie był w wersji demonstracyjnej. Możesz jednorazowo zmienić te właściwości i ich poziom za pomocą przeróbki. Da się też zresetować rękojeść za pomocą zrównoważonej korby. No i nie mamy żadnej korby. Także ulepszymy sobie po prostu
głównie rapiera zimy, czy moją podstawową broń, z jakiej w tym momencie korzystam. No i teraz potrzebowałem jeszcze aż 3 księżycowych kamieni nowiu. Na szczęście do plus 3 potrzebujemy tego samego kamienia, co teraz, więc nie jest to coś wyszukanego. I bardzo proszę o to, żebyś dała mi troszeczkę zdolności, może... W sumie obciążenie też byłoby sensownym pomysłem, jeżeli chodzi o rozwój statystyki, bo jest bardzo zaniedbane na tej postaci. Ale wiadomo, z drugiej strony ja jestem taki tutaj nastawiony na technikę, czyli na taką zręczność, zwinność, więc to obciążenie no, jest naturalnie niższe, więc będziemy też z lżejszego obciążenia, znaczy z lżejszego pancerza korzystać. No, oczywiście można by to wyrównać, no, mamy całkiem niezłą swobodę, tylko że zaczynamy na naprawdę żenującym poziomie, więc to jest mało opłacalne. Myślę, że tak, tak, jeszcze dzisiaj w tym... przed tym starciem, no już trochę za mało ergo, ale to nie jest problem, ponieważ będziemy mogli to ergo sobie ogarnąć, korzystając z tych, które mamy w ekwipunku i to nawet na 2 poziomy powinno wystarczyć spokojnie. Fragmenty promieni z tego ergo, no to jest tysiak sam w sobie, więc zobaczcie, mam prawie 4000 znowuż. Wiecie co, może raz faktycznie bym zainwestował ten potencjał, niech to będzie i dajmy w technikę, nawet 2 poziomy, zobaczcie, wpadną. Jest naprawdę nieźle. Czyli ogólnie mam już poziom, który... 25, tak? W prawym górnym rogu. To jest level mój. Bo to można było też tutaj sprawdzić. Poziom 25 chyba jest. Całkiem nieźle. Dobra. Odpoczynek. No i w zasadzie możemy przenieść się już do wnętrza domu. Zastanawiam się jeszcze nad tym... czy ja coś mam z tymi drabinami do ogarnięcia? Czy ja się zakręciłem jakoś? Najpierw na most pójdziemy na pewno i zmierzymy się z bossem, a potem ewentualnie się cofnę i coś tam pokombinujemy jeszcze w tych dzielnicach. Myślę, że tak będzie ciekawiej, bo mamy gwarancję, że będzie ciekawa aktywność po prostu. No za 88 już sobie totalnie nic nie kupię. Więc no... nic tu nie mam co tutaj kombinować za bardzo. Kółko zębate, mogę zmienić narzucane ogniwo na przykład. Mamy te katalizatory baśni, nie mamy podpalenia, mam ścierniwo elektryczności awaryjnie do zaaplikowania na broni, więc też może być. No i tu są ci dwaj. A idąc tędy, docieramy do mostu, oni tutaj nie powinni przejść, w ogóle się nie zainteresowali nawet. Wszystkie marionetki zostaną zniszczone. Czystka marionetek po prostu, tak de facto został tym samym. Zobaczcie, jakie spotkanie. Szalony osioł. W samą porę, nie? Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! To niezła piła. Szalony osioł, słuchajcie. Bardziej ludzka walka, nie? Za dużo ataków. Ciekawe jak to zadziała. Ej, to ładne obrażenie robi, 430. Ale szkoda, nie? Na początku walki z tego korzystać, myślę. A on przyciąga te ataki. Totalnie nie potrafię ich wyczuć, nie? Super chaotycznie walczę. A niektóre tak szybko puszcza. Bez zawahania. Nawet na moment. Oj, to nie będzie za pierwszym razem raczej. Szybko.
Było jeszcze jedno! Chciałem powiedzieć, myślałem, że jeszcze jeden cios będzie. No i był! O Jezu, nie mogę już zablokować niczego. Kurde. Odbiłem to. Ach! Dobra, to nie jest źle. No, myślę, że generalnie, wiecie co, w tej grze bardziej faworyzowane jest odbijanie tych ataków, nie? Tak totalnie, bo... no blokowanie to wiadomo, nie ma sensu, bo tracimy zdrowie. To jest kara tak naprawdę, jak blokujemy. Natomiast... no ja jeżeli chodzi o odbijanie ataków, no perfekcyjnie nie ma praktycznie żadnej kary za to, sensownej. A uniki z kolei... pozostawiają, delikatnie mówiąc, dużo do życzenia. Dobra, to wyjdziemy i od razu będzie blokada obszaru. A. Nie ma blokady obszaru. Ej, wleźli tu. Ale i jaja. W szoku jestem. Tak jako... no, to i tak nie przyjdą. I ergo faktycznie nawet przed tym miejscem nie są. Taki boss w środku lokacji, jak mówiłem ostatnio, nie? O kurde. Jezu, jeszcze? Muszę uspokoić. Czasem mogę mu przerwać atak, ale... nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czy oni go nie zbuffowali trochę. Zdrowia to nie ma dużo, ale... turbo ofensywnie walczy. Myślałem, że zginąłem już. Co kliknąłem? Ja się kręcę. Dobra. Widzimy się na miejscu. Panie ośle. Szwędają się. Można by do nich podejść im. Sprzedać cios w plecy. Serio? A, łapka. Myślę, że znajdźka jakaś, którą pominąłem. Ale nie, było dokładnie zbierane. A, widzicie, tu jest bariera. Nie podejdą dalej. Także nimi nie ma się co przejmować. Jest 1000 ileś obrażeń, nie? Kosmos trochę. Ach! Wracasz? Aha! Okej, bo to jakby... fabularnie, tak? Wracamy. Nie, z nami bez końca po prostu walczy w ten sposób.
sumie wydaje mi się, że uniki byłyby dość łatwe na nim akurat. Może niepotrzebnie, właśnie. Za wszelką cenę próbuję wszystko blokować. I krytyk. Baśni nawet nie wykorzystałem do końca. Słuchajcie, mam dialogi ustawione na dychę, czasami są mega słyszalne, a czasami totalnie gra wycisza, nie wiem o co tu chodzi, nie? Jest i Geppetto, uratowany w ostatniej chwili. Jest i ludzka krew. Pierwszy raz chyba na naszych dłoniach, co? Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Zdobyliśmy narzędzie montażowe Enigmy. W starciu z niemieckim wrogiem zdrowy rozsądek musi trafić. No i weźcie to przeczytajcie. Możemy porozmawiać, ale też zdobyliśmy cały ekwipunek tak naprawdę osła. Pozwólcie tylko, że zerknę na statystyki. I ubranie, to jest tylko element, powiedzmy, wizualny. Maska noszona przez szalonego osła. To maska kogoś, kto ślepo poszukiwał prawdy. Szaleniec pragnął poznać prawdę. Zaślepiony uporem, nie zdołał dostrzec nadciągającej śmierci. No, i tutaj łowczo odzienie szalonego osła cuchnie bezwzględną brutalnością. Szaleniec, który zapadł na śmiertelną chorobę, przestał się bać marionetek i zespołu petryfikacji. Chciał tylko dowiedzieć się, dlaczego zginęli jego znajomi. No kurde. Wiecie co, to nie ma żadnych statystyk tak naprawdę. Więc ja chyba maski osła nie będę miał, ewentualnie na chwilę jako rozmaicenie, ale... No nie wygląda to jak coś, w czym chcielibyśmy biegać, myślę. But now isn't a good time. Use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Croc when you're done. I want to hear. Dobrze, się powtarza. Więc faktycznie za chwilę ruszymy. Cały pasek baśni na pewno się nie zmarnuje, zostawię go sobie i tak. Jezu, jaka tu rzeźnia była, co? Na tym moście. Nieprawdopodobne. Księżycowy kamiennowiu. O, i kroczek bliżej do następnego ulepszenia broni. Otwórzmy drzwi. Mamy tutaj Stargazer. Myślałem, że się nie otworzy, coś się zgliczuje. Kracki ratusz. To do niego mieliśmy dotrzeć i tutaj być może znajduje się dziecko tej kobiety, ale także w tym miejscu, słuchajcie, kończyła się wersja demonstracyjna na bosie, który znajduje się w tej lokacji. W związku z czym za moment zaczniemy już rozgrywkę na ślepo. No i mamy opcję zmontowania broni. To jest dość ciekawe, ponieważ... No, przeczytajmy zresztą. Broń możesz montować u Eugene w hotelu lub przy Stargazerach w innych lokacjach. Rozmontowuj broń na głowie i rękojeści, a następnie składaj z nich inne kombinacje, lepiej odpowiadające twojemu stylowi walki. Połączenie rękojeści i głowni decyduje o cechach broni, czyli też o przeliczniku oczywiście, ale też chyba z tego co pamiętam działało to na zasadzie takiej, że... Zmienia się na przykład nasz baśniowy kunszt, czyli atak specjalny. I na przykład moglibyśmy sobie wybrać, powiedzmy,
głownie kradzkiej pałki policyjnej i połączyć to z rękojeścią rapiera Zimy. Dzięki czemu mamy teraz tutaj inny atak, nie? Głownia kradzkiej pałki policyjnej plus... czy chcę? Ten przedmiot jest przezamontowany w innej broni. Aha, czyli mi zniszczy to, co mam. Nie, to nie. To nie chcę na razie. Niech to będzie jak jest, ale bardzo ważne byłoby pójść teraz do hotelu Krat, ponieważ znaleźliśmy tam oczywiście Geppetto, z którym mamy się spotkać. Także spotkajmy się, zobaczmy, co będzie nam do powiedzenia, jak zareagują jeszcze inni ludzie, których tutaj mamy, czy nie tylko ludzie, tak naprawdę bohaterowie wszyscy. I też z przyjemnością powróciłbym do tej wcześniejszej jeszcze lokacji. Pozwólcie tylko, że zrzucę z siebie to ohydne odzienie, przynajmniej górną część. I chciałbym sprawdzić, czy tam tą jeszcze jedną drabinkę miałem, czy po prostu się zakręciłem i nic tam, więc już nie było do sprawdzenia. Tambur Majora zostawmy na razie. Tutaj nic. Tutaj też pewnie tylko broń. Chociaż może Sofia w sumie coś powie, skoro Geppetto wrócił. Pomówię o czymś innym. Zmontuj broń. No to wiemy, że jest taka opcja, ale nie ma tu niczego. Tu nie ma. Jeszcze z właścicielką hotelu zobaczymy. Porozmawiaj, coś nowego. O tropicielach możemy porozmawiać. Zróbmy to. The stalkers are Krat's vigilantes. There are two groups of them. The bastards and the sweepers. The bastards are an organization of guards for the alchemists and the workshop. Motto: honor or nothing. The sweepers are an organization of guards for the old families of Krat. Motto: we always repay what is owed. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent, but most were killed in the puppets' full-scale attack. That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? No. Niestety raczej nic więcej już się od ciebie nie dowiemy, ale bardzo dziękuję za uprzejmości, za to, że zawsze można liczyć na ciekawą historię. Chyba siebie po prostu podziwia co z młodości. O Geppetto. Nic nowego, nic ciekawego. That book reminds me. Have you ever heard the fairy tale about a mischievous wooden puppet? All of Krat knows the story, all because of someone who loved that story more than anyone else. But this is strange. I do not recall who exactly was that someone. No ciekawe, kim był. Kurde, co tak ścina, nie rozumiem. Dysku najnowszej generacji NVMe'a. Nie widzę, żeby jakieś dropy w programie do nagrywania były w zasadzie. Obciążenie naprawdę niewielkie. Coś może w grze tutaj jest, albo kwestia jakichś niefortunnych ustawień. Ale tak... Nie wiem. Aha, zamknięte. To wiem. To najpierw ratusz będzie. Co do grania. Tam jest jeszcze jedno przejście ewentualnie. A, została ulica Rosy i Izabel. Okej, to też nie na teraz. No dobra, słuchajcie, myślę, że możemy powrócić do tej ulicy z drabinami jeszcze, tylko bym sprawdził. Może w tym odcinku, żeby to się domknęło, czy to nie jest bezsensowne. Zobaczymy, niech będzie wnętrze domu. Totalnie przebiegnę to, nie będziemy już wydziwiać. Szczerze, wydaje mi się, że zrobiłem wszystko. I po prostu spojrzałem na jakąś drabinę i nie wiem, może z innej strony później pomyślałem, o, tam jest druga, czy coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Pewnie jest nieistotne i prowadzi na dach, na którym tak byliśmy już. Ale chcąc zrobić coś na 100%, warto czasem powrócić i mieć, wiecie, spokój, nie? Że nie no, zrobiłem wszystko, co trzeba.
To jest w ogóle miejsce, w którym mnie nie było. Mam takie wrażenie. Ale to może być tylko wrażenie. Bardzo niepokojąco to się prezentuje. Dziękuję. Kochana animacjo. Za uratowanie. No i faktycznie nie było mnie tutaj. Jak widać. Księżycowy kamień Nowiu. To jeszcze jednego mi brakuje, nie? No mogłem. O, wow, mogłem tak przejść, ale... Nie bez obrażeń. Okruch gwiazdy. Aż się upewnię z tymi kamieniami, czy przypadkiem? Nie, dobrze liczyłem. Trzy. No dobra. Kto wie, może podczas tej wędrówki jeszcze znajdziemy jakiś kamień. Nie wiem, szukałem drabiny, a... Trafiłem do tego miejsca jeszcze. A tu wyskakiwały te psy. Tutaj chyba już nic więcej nie było. Jak mi się wydaje, to była strefa kwarantanny. My jeszcze nie byliśmy w ratuszu, więc rozmowa z tą kobietą nie ma najmniejszego sensu w tej chwili. Ej, w ogóle fajnie czuć różnicę, jak teraz na 3 hity już są te psy, nie? A nie 4. Czytałem to? Uwaga, strefa kwarantanny, zespół petryfikacji, nie wchodzić. Co z tym znakiem są tylko pacjenci i szaleńcy. Nie rozmawiać. No mówię, no ataki jak w Sekiro. Dlatego wychodzą mi odbicia. Jak na żadnym innym przeciwniku. Ampułka oczyszczenia atrybutów. Jak ci z Asiny, nie? Ale jaja. Tu jest chyba ta drabinka. Rzucane ogniwo. A zobaczymy. O, jest ten dach, to był motyl. No, to jest to samo miejsce. A zostańce wisi. Gościu. Nie sięgniemy go, tak? Właśnie to jest trochę problem, że nie możemy atakować góra-dół. A możemy. Ale aż tak? Aż tak nie, jakbyśmy chcieli. Aha, i to była ta drabina po prostu. No to sprawdzałem. Dobra, to mamy wszystko, słuchajcie. Teraz już myślę na pewno. Słuchajcie, w takim razie ja myślę, że nie będę przedłużał tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że się dobrze bawiliście. Jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę pod tym odcinkiem. Będę bardzo wdzięczny. No i zapraszam was na następne już jutro. Z Lies of P, ale także przypominam, że trwają na kanale jeszcze dwie inne serie poza Lies of P, czyli jest to Blasphemous 2, czyli bardzo ciekawa gra z nieprawdopodobnym wręcz klimatem, ciekawą wizją artystyczną i bardzo wymagającymi starciami, znaczy bossami i bardzo ekscytującymi starciami z nimi, oraz Armored Core 6 Fires of Rubicon, czyli najnowsze dzieło studia From Software, czyli no, twórców Soulsów. Między innymi oczywiście. Także serdecznie zapraszam do sprawdzania tych rzeczy na kanale. No i nie zapomnijcie o subskrypcji, aby być na bieżąco. A także pamiętajcie, że już niebawem, niecały miesiąc został, w zasadzie 3 tygodnie, do premiery Lords of the Fallen, tego najnowszego. Które się zapowiada znakomicie i oby faktycznie takie było. A tymczasem, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, do usłyszenia i do zobaczenia już jutro. Cześć! I to tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.